Nie żyje małżeństwo z Iławy. To znani, miejscowi lekarze w jeziorze Zwieniarz odnaleziono ciała dwóch osób. Po poszukiwaniach odnaleziono w jeziorze Zwieniarz koło Lubawy Warmińsko-Mazurskie ciała dwóch osób, poinformowała rzeczniczka iławskiej policji aspirant Joanna Kwiatkowska. To małżeństwo z Iławy, znani miejscowi lekarze. Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności ich śmierci. Aspirant Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie powiedziała, że w sobotę 28 listopada trwały poszukiwania dwojga osób, mieszkańców Iławy. Wieczorem odnaleziono ciała poszukiwanego małżeństwa w jeziorze Zwieniarz koło Lubawy. Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności ich śmierci. Ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma dać odpowiedź, co było bezpośrednią przyczyną śmierci. O zaginięciu małżeństwa lekarzy z Iławy powiadomił ich sąsiad. Małżeństwo przybywało na swojej wypoczynkowej działce koło Lubawy. Sąsiad, który opiekował się ich posesją, był zaniepokojony, bo nie mógł z nimi nawiązać kontaktu. W garażu zaś brakowało łódki wiosłowej. Służby rozpoczęły poszukiwania. Na jeziorze odnaleziono łódkę, a w wodzie ciała mężczyzny i kobiety.